Po upadku w Kaliszu koszykówki w zawodowym ligowym wydaniu na parkiet hali Osiru powróciły amatorskie rozgrywki. W piątej edycji Kaliskiej Ligi Koszykówki wystartowało 7 zespołów, które grały systemem każdy z każdym aż do finałowych rozstrzygnięć. Myślę, że liga była ciekawa. W dobrej obsadzie udało się po tych 3 latach zmobilizować tych wszystkich koszykarzy, którzy przez ten okres nie grali. I to najbardziej cieszy. No, 70 zawodników pewnie w każdej miejscowości w lidze byłyby dobrym wynikiem. W wielkim finale drużyna GDW pokonała zespół Alianza 72-62. Jednak finałowy przeciwnik w obecności ponad 100 kibiców postawił wysoko poprzeczkę i walka o mistrzostwo była bardzo zacięta do ostatnich minut. Tymczasem w meczu o 3. miejsce drużyna MacroLogic wygrała z Piwnicą u Roberta 87-74. Cieszy mnie to bardzo, że wróciło to do Kalisza. Jest to bardzo ważne dla takich ludzi jak my, którzy grają tylko i wyłącznie amatorsko. I myślę, że naprawdę jest to bardzo dobry pomysł. Myślę, że ta idea będzie szła dalej. Że to się nie zatrzyma w tym momencie, tylko dalej będziemy kontynuować. Będzie to coraz lepsze i coraz więcej zespołów i myślę, że naprawdę widowisko przede wszystkim. Najlepszym zawodnikiem Kaliskiej Ligi został Marek Szczepański z GDW. To on w wielkim finale rzucił najwięcej, bo 22 punkty, a do tego wygrał aż 5 z 8 klasyfikacji indywidualnych. Przypadły mu m.in. tytuły najskuteczniejszego strzelca, zbierającego, podającego i przechwytującego. Liga jest fajna, takie coś jest potrzebne, ale na przyszłość więcej meczy i więcej drużyn. No i krótko, i młodzieży. No jeszcze muszę zapytać, 5 z 8 wyróżnień indywidualnych. No to po prostu tak wyszło, to cała drużyna grała, no to nie jest to, że akurat ja mam te 5 wyróżnień indywidualnych, no po prostu cała drużyna to grała. W ramach imprezy wybrano też najlepszą piątkę koszykarskiej ligi. Tu obok Marka Szczepańskiego znaleźli się Bartłomiej Kuczyński, Bartosz Dziedzic, Kamil Oleszkin i Jarosław Jasiukiewicz. Teraz kaliscy koszykarze planują już kolejne imprezy, tym razem na otwartych boiskach w ramach streetballu.